Wyobraź sobie w Polsce w ogóle coś takiego? Stary, to przecież pożywka dla hejtów taka operowa, że koniec, nie? No to jest jednak kwestia tych różnic kulturowych, no wiesz, no u nas Duda nie dostaje pytania w wywiadzie, czy wiesz, kto wygrałby beef, no. Tak. Obama, wiesz, wywiad przed kamerami, czy Kendrick. Tak, Drake. Plus jego żona nie rapuje. Zachęca Drake'a w numerze na pewno. Tak. Plus jego żona nie rapuje też zachęcając ludzi do chodzenia do szkoły, tak jak zrobiła to żona Obamy. No. Czym teraz, z kadrami, czy ten, czy... Obojętnie. Dobra, ja zagram teraz kogoś może z... Włoch. Dobra, to ja też sobie zagram. Juventus. Dobra. Inter. Forza Inter to wyczamy. Ja zagram różowymi. Właśnie, jak powiedziałeś o tej płycie Joe Badena, to myślę, że takim też elementem, który w tym naszym klasycznym wywiadzie na twojej ostatniej miejscówce mieszkalnej, nie tym w hotelu, było to, że gadaliśmy o nowościach i myślę, że taki Childish Gambino czy Emilio Rojas sporo tych fanów zyskali po tym wywiadzie w Polsce. Zresztą pamiętasz komentarze tu pod tym, przy Rojasie na YouTubie, tak? Tak. To od Fawena Mike, to z wywiadu z Fawena. W ogóle mega stary opcja, bo odkąd mam Instagram, czasami ktoś wysyła mi jakiś tam direct message. Jakby odpula mnie wszystkie, ale jeden typas wysłał, siedział w Stanach i spotkał Rojasa w klubie. Aha. I pewnie tam, wiesz, gadali o mnie i powiedział, weź tam nakręć filmik dla niego, nie? I wysłał mi filmik, jak Emilio Rojas nawija, ej yo, VNL, gotta do something, seriously man, I fucks with you man, let's do a track, nie? Ja mówię, kurwa kabeka, do czego to doszło? I ciągle się do niego nie odezwałem, ale kiedyś się odezwał. No właśnie, bo tam widzieliśmy, jak będziemy mieli 40 lat. Właśnie opisali gdzieś tam o temacie, że jakiś tam wspólny numer, kontakt z menedżerem, coś tam i w końcu wygasło wszystko. Ale ja tyle swoich w ogóle rzeczy robię, nigdy w ogóle tyle muzyki nie zrobiłem, stary, co w zeszłym roku, nie? Jakoś nie mam nigdy, nie wiem, czasu czy zajawki na ten numer akurat z nim, nie? Ale kiedyś to zrobię, stary, na bank. Bo za długo się nie miarałem, żeby nie wykorzystać tej okazji. No, papuz odhaczony teraz. Dokładnie, papuz odhaczony to teraz Emilio Rojas. A później tylko J. Cole i można umierać. Dobra, teraz no, nie mogę przegrać. Jest 1-1 w meczach, tak, żeby nie było. Zacząłem pytanie i tak naprawdę wyszliśmy do innego. Chodziło mi o to, że wtedy gadaliśmy sporo o tych nowych twarzach i nowych projektach. I co w ostatnim czasie jest taki, wiesz, taki nieoczywisty ksywek, jakoś tak mega trafiło w gust. Co byś tutaj ludziom polecał do sprawdzenia? Z rapu czy w ogóle? Wiesz co, w ogóle, no. Na pewno Bryson Tiller, a.k.a. Bryson Tiller. Stary, no w parę miesięcy dosłownie zebrał taki hype, że to się w pale nie mieści. On teraz jakby ma 20... W parę minut wyprzedał Londyn. Koncert. Co ty gadasz? No. Ale jaką salę? No nie! Znowu mi zagadałeś! Jaki venue? Na ile ludzi? Wiesz co, nie wiem, ale wiem, że jakoś totalnie szybko i tam byli w szoku, że właśnie... Że mega. Tak muchaj... On stary, wiesz, jest streamowany 20 milionów razy miesięcznie, nie? Dla porównania tam The Weeknd 22. To jest w ogóle masakrą. A wydał dopiero, wiesz, debiutancką płytę, tylko stary trafił mega. Bo zrobił, wiesz, solowo R&B nawijkę, na taką melodyjną mieszaną ze śpiewaniem na trapowych bitach. Zajebiście w ogóle to, zajebisty pomysł. Ja się mega zajerałem, no i też nie dobra. Płyta się na dwa trap soul też. Dokładnie, tak. Trap soul, man, crack code. Dobra. Co jeszcze? Nao, ją na BBC, obczaiłem. W sensie tam Voices chyba to watch in 2016. Ale ona tam tylko dwie epki ma, ale czekam na więcej. Czekaj, co jeszcze z jakichś ostatnich rzeczy nowych? Czego ja słucham teraz? O! Zajarałem się, ale to tylko jednym numerem Rihanny, na którym tego Drake'a w ogóle mogłoby nie być i tak byłby zajebisty. Ten z nowej płyty, Work. Czekaj, no nie są to nowi ludzie, tak, co teraz powiem, ale bardzo dużo słucham płyty Game'a, stary.
To w ogóle mi to, wiesz, zaskoczyło. No ale myślę, że trochę zaskoczył tą płytę. O brawo, kurde, zmienił, wiesz, milion różnych stylówek, tak jakby w ogóle miał Ghost Ridera jakiegoś, nie? Ale fajnie, cieszę się, że, wiesz, po tylu latach potrafi zostać jeszcze musically relevant. No i ten, G-Eazy, którym nie jarałem się w ogóle po debiucie, teraz mnie przekonał do siebie. Dosłownie niespełna tydzień temu wywiad z nim robiłem telefoniczny. Tak? Wczoraj poszedł, no. Lepiliście. No też właśnie się zgadzam, że mega fajna płyta i też bardzo ciekawy gość generalnie. Trochę jest tam Drake'owy, ale jest mocno kalifornijski i ma mocno swoją stylówę. I... No właśnie to mnie najbardziej... Kurwa, inaczej. Nie, że zniechęciło, tylko... Że jak usłyszałem jego debiut, to mówię, kurde, no to jest jednak za bardzo podobne, tak? Jak chciałbym czegoś więcej od niego, oryginalnego usłyszeć. No. I właśnie na tej płycie nowej już to ma. Słuchałem też J-Rocka, tutaj, nie wiem, 90095 czy coś takiego, 90905. Jakby on zawsze najmniej mi odpowiadał. Znaczy nie był zły, ale też nie przekonywał mnie jakoś specjalnie, wiesz, z TDE. A ten projekt mi siadł. Może dlatego, że wiesz, on zawsze miał gangsterską nawijkę, no. A tutaj na tym projekcie, mimo gangsterskiej nawijki, też osiedlowej... osiedlowego klimaciku... Jest mega techniczny i ma mega zajebiste flow, dlatego mi się fajnie tego po prostu słucha. Próbowałem jakoś tego... Ten nowy projekt Chance the Rapper, jak on się nazywa, kurde, już nie pamiętam. To jest Surf, tak? Nie, to jest... może Surf, tylko że on w ogóle nie nagrał sam, tylko z jakąś... Nie się nazywali jakoś, ten projekt też nie był nazwany Chance the Rapper, tylko ekipa jakoś, którą wziął. No ale też jakby nie ma... Nie jest... Prawie powtórzyłeś wybicie, tak. Słucham? Wybicie do napastnika prawie powtórzyłeś. Tak? No. No, także tak, to z tych rzeczy jakichś nowych, które słucham. Ja mam także, wiesz, że coś mi się spodoba, to ja to katuję stary przez następne dwa lata, nie? Ciągle słucham, wiesz, Big Shona, ciągle słucham The Weeknda nowego, nie aż tak dużo. Tu ty masz. Ja pierdolę znowu. Tak kosi, widzicie? Tak kosi. Kosi jak JWP. Tak. Pozdrawiamy JWP. Ciągle słucham, wiesz, Jela Wolfa. Stary nawet, wiesz, jakiegoś Johnny'ego Reina, kurde, Childish'a. Mam to wszystko na pulpicie, ale ostatnio też zacząłem wracać, wiesz, do jakichś starszych rzeczy, typu do Rexa, albo do Dream Merchanta dwójki, którego, wiesz, słuchałem, jak pisałem licencję, to chyba dekadę temu. Też fajna opcja, albo do starych mixtape'ów J. Cole'a. Także słucham różnych rzeczy, mordeczko. Yes, będzie gol! Gol! Yeah! Jakichś takich nowych osób, które by aż tak na ciebie oddziaływały jak J. Cole, czy Weeknd, czy Drake, na razie nie ma, tak? Z rapu? Fajnie, że wiesz, Big Sean dla mnie wjechał do A-listy. No, widziałeś to info sprzed chyba dwóch dni równocześnie z Kendrickiem Platynem zgadnęli. Tak? No. Zajebiście, kozak. No. Dark Sky Paradise cały czas na głośnikach. No i mega pozytywne wrażenie na mnie zrobił Big Sean. Tak, jak oglądaliście jeszcze wywiadu, Matej przeprowadził wywiad z jedną z najlepszych raperów na świecie, Big Seanem, sprawdzajcie koniecznie. No, że totalnie normalny gość, zero gwiazdorzenia i... Tak, on w ogóle we wszystkich takich wywiadach jest super miły, nie? I tak widać, że jest wdzięczny, no. Jakby wie, że ciężko pracuje, wie, że mu się to należy, ale nie ma dupy wyżej głowy, jest wdzięczny. No tak, się, że nie wiem, otwiera w swoim liceum studio nagraniowe. Tak? No dokładnie. Vivo mi w ogóle napisało w komentarzach pod tym, jak wrzucałem ten wywiad do siebie, że oni spędzili cały dzień z Big Seanem w Polsce, muszę to zobaczyć, jeszcze nie widziałem. Właśnie też wiedziałem, o co chciałem spytać jeszcze a propos tego, a propos mixtape'u, że tak jak mówiłeś ze zbieraniem gości, że trochę był ten patent, co właśnie w tym wywiadzie Big Sean mówi, jak wyglądała nagrywka z Eminemem, w sensie dogranie się do Detroit vs. Everybody, tak? Tak. Był akurat w Detroit, Eminem powiedział, czy słuchaj, dzisiaj możesz się dograć, tak? Jutro zamykamy numer i tak dalej. A on robił akurat klip. Tak, robił klip do tego, do I Don't Fuck With You.
I później go skończył, to szybko pobiegł na chatę, bo miał nagrany ten, nagraną tą zwrotkę, ale oni ją potrzebowali właśnie szybko i ten, i skończył, że szybko, kiedy skończył klip, od razu pobiegł na chatę i od razu im to wyspał, załapał się. Bez ganiania, że chcesz się dograć, czekania tam rok na zwrotkę, tylko po prostu... Tak, tak, od razu. Też nie miał jakby czasu się zastanowić nad tym, czy może coś poprawić, czy coś, to co po prostu nagrał, od razu wyspał i bam. I tak zajebista zwrotka, stary. Fajnie w ogóle wyszedł ten numer. A ty miałeś jakieś osoby na The Next Best Mixtape, które jednak tam wypadły z pierwotnych planów przez to, że nie zdążyły, czy poczekałeś na wszystkich, tylko ich goniłeś po 10 telefonów? Jest jedna taka osoba, ale pozwolę tobie i widzom się domyśleć, kto to był. Ale no hard feelings, czasami tak po prostu bywa, że... Kurwa, spojenie? Ja pierdolę, no! No stary, no... What are the odds? Piękna brama była. To też nie pokażą replaya. Ale reszta jakby wszyscy się dograli, co mieli się dograć. A długo w ogóle wybieraliście ten skład i czy to wyglądało tak, nie, że... skład naturalnie, jakby wybraliśmy... myślę... raz jak wracaliśmy z koncertu, nie wiem, z 3 czy 4 godziny wybraliśmy skład i przez następne 3 godziny ktoś nagle... A ten! Dobra, to weźmy go też, nie? I nagle ktoś, a ten? Nie, ten nie. Tak wiesz, naturalnie to wyszło. 3/4 składu wybraliśmy, myślę, wiesz, 5 minut. A czy te numery też od razu wy wybieraliście, dopasowywaliście? Nie. To powstało później. Jak już spotkaliśmy się w studiu. A mówisz o tematyce? Nie, o tytułach, tak? Chodzi mi o bardziej podział osób na numery. To najpierw wymyśliliśmy tytuły, a później spotkaliśmy się w studiu z Ciemnym i z Ankiem, realizatorem. I podobieraliśmy ludzi do tych, do poszczególnych numerów. Natomiast też jakby nie, to nie było tak, że stawiamy ich przed faktem dokonanym, tak? Jeżeli coś tam było nie tak, to ktoś zawsze tam się mógł wymienić. Tam ze 3 małe czy 4 roszady były. Czy nie pamiętam, ale to nie było tak, że wiesz, my wymyśliliśmy i tak już zostało, tam ktoś się pozmienił. A bardziej trzymaliście się klucza tematu typu, nie wiem, o ten może fajnie w tym numerze się odnaleźć, czy bardziej... Właśnie nie, bardziej... Ja z tym bym zestawił. Nie, chcieliśmy zestawić, to jest po pierwsze, chcieliśmy zestawić ludzi z gośćmi, z którymi jeszcze nie mieli okazji współpracować. Ale druga rzecz, ważniejsza, jest taka, że chcieliśmy dać, kurwa macie, jak to powiedzieć, chcieliśmy położyć niektórych raperów, znaczy większość raperów na bity, z którymi nie są zazwyczaj kojarzeni. Nie wiedziałem, że wiesz, będą, no, powiem im, wyślę im bit, to będą, wiesz, kiwać głową, no inny bicik. A wtedy mówiłem, stary, właśnie, czy ja napierdalam na prawą bramkę? Kurwa, lezywam. I wtedy mówiłem, stary, właśnie o to chodzi, ludzie nie spodziewają się ciebie na takim bicie, zaufaj, napisz to i będzie zajebiście. I no, ciężko może im się, wiesz, pracowało nad tym, ale później jak to wychodziło, byli zadowoleni z efektu, jakby ludzie, wiesz, po odbiorze widziałem, że też byli zadowoleni, nie? I na końcu mówiłem, widzisz kurwa, a nie mówiłem? Fajnie wyszły po prostu takie zabiegi, że... no stary, wyobrażałeś sobie na przykład Kubana na takim bicie do systemu? No stary, w ogóle jakby nie pasuje, nie? Jest wiele takich przykładów, nie? Dlatego to chcieliśmy bardziej osiągnąć. Zostawiając ludzi z bitami, do których nie są przyzwyczajeni. Nawijaj, bo zaraz gola strzelisz. A to nie o to chodzi, żeby strzelał gole. A ktoś cię wyjątkowo zaskoczył tym, jak się odnalazł na którymś bicie, w sensie, że wiesz, że myślałeś, że jednak aż tak sobie nie poradzi, a wiesz, a... Nie, gdybym myślał, że ktoś sobie nie poradzi, to w ogóle nie brałbym go na mixtape, stary. Brałem osoby, które są zajebistymi raperami i jakby wiedziałem, że potrafią być wszechstronni, mimo że nawet tego nie pokazują na co dzień, to wiedziałem, że jednak jeżeli się je postawi przed takim faktem, to jakby dadzą radę i to rozpierdolą. I tak się stało, stary. Wiesz, chciałem wrócić do Stochu w ogóle, Stochu mam mega przejebane flow na tym numerze z Astkiem i Supranem. Mega mi się to podoba.
A nikt o tym w ogóle, wiesz, też nie wspominał jakoś w komentarzu, nie? Niezbadane są wyroki polskie. No i tym bardziej, że zauważyłeś, że w ogóle wśród słuchaczy w polskim rapie spora wymiana cały czas zachodzi. W sensie pojawia się dużo osób. Dużo... Karny dawaj! Nie mega dużo nowych osób i skaczą bardzo te trendy, hype i tak dalej. To prawda, więc tak jak rymowałem w liniach, nie sztuką, to też jest jakąś sztuką, ale nie największą sztuką jest zrobić hype wokół siebie. Sztuką jest zrobić hype i utrzymać go przez wiele lat. Zresztą to nie ja to wymyśliłem, jakby to jest klasyk. To jest normalna, jakby naturalna zasada w każdej dziedzinie, tak? Dokładnie tak. Znaczy w każdej dziedzinie, no. Znaczy, że wiesz, że nie jest łatwo, nie jest trudno wejść na szczyt, tylko się na nim utrzymać. Dokładnie. Zwłaszcza w show biznesie, nie? Bo myślę, że jak pracujesz w korpo i stajesz się menedżerem, to później tylko możesz stać się dyrektorem, raczej nie spadasz z powrotem do pozycji pionka. No tak. A w rapie jednak możesz spaść. Mhm. I to bardzo szybko nawet. No. A co uważasz za jakieś takie największe wyzwanie właśnie w tym utrzymaniu ciągłej uwagi słuchacza? Czy jest coś takiego, że... Za samo właśnie utrzymanie uwagi słuchacza, stary, nie? Przez wiele lat. Mhm. Nie ma na to jakby jednej recepty, nie? Na pewno musisz być dobrym raperem i musisz ewoluować razem, jakby patrzeć, co się dzieje, tak? Nie możesz cały czas robić tego samego. Na pewno robiąc to samo, spadniesz. Kurwa, robiąc to, co jest aktualnie trendy, też w końcu ludzie się na tobie poznają, że jesteś tylko, wiesz, chwytaczem, kurwa, okazji i też nie zajdziesz daleko, nie? Musisz być po pierwsze, kurwa, dobrym raperem, po drugie sobą i, kurwa, starać się rozwijać, nie patrzeć na to do końca, kurwa, jak się to wszystko rozwija wokół ciebie, tylko sam robić coś, czego jeszcze nie ma. 3-0! A przy którejś płycie czułeś już takie właśnie taką trochę, nie wiem, szpagat, rozkrok, że nie za bardzo wiedziałeś, czy kontynuować to, co. No właśnie tak miałeś. Jak na początku, tak jak na początku wywiadu, wiesz, po propenie, zastanawiałem się, co mogę zrobić, jak może wyglądać następna płyta. I ciemny tak po prostu od czapy na tym urlopie rzucił, ej, zrób jakby koncepcyjną, dlaczego teraz nie zrobisz koncepcyjnie? Ja mówię, perfect timing, nie? Zastanawiałem się, co mogę zrobić, to jest odpowiedź na to. Nie, tak jak ci mówiłem, ja teraz nie robię żadnej konkretnej płyty, ale mam taki w ogóle schemat pracy teraz, znaczy etos pracy, że robię sobie, cofam się po prostu do podziemia, stary, nie? Kupuję sobie bity, które mi się podobają, robię sobie kawałki, po prostu, coś mi się podoba, kupuję to, nie myślę, ja pierdolę, jak to będzie wyglądało na płycie, z czym to będzie można połączyć, jakiegoś konceptu specjalnego nie dopierdalam, tylko normalnie, stary, piszę kawałek o tym, o czym chcę pisać w danym momencie. Obojętnie, czy to jest, kurwa, braga, czy to jest kawałek jakiś wspomnieniowy. Nie musi być to, wiesz, ultra odkrywcze, nie? Ważne, że to będzie coś, co chcę po prostu teraz zrobić, a nie, wiesz, kombinuję specjalnie, tak jak, wiesz, to, przy Cloud9, że muszę to, wiesz, bardzo cały projekt... Bardziej w drugą stronę, czyli po prostu robię porcję numerów i później je układam w tracklistę. Tak? Właśnie nie do końca. Robię sobie na chillu numery i nagle, wiesz, jak zobaczę, nagram, powiedzmy, 10 czy 15, nagle zobaczę, o, ten pasuje do tego, ten do tego, ten do tego, dobra, to biorę te 4 i wokół tego zaczynam, wiesz, robić płytę, nie? A z tamtymi numerami, nie wiem, zrobię sobie co chcę. W każdym razie, wiesz, przez taką opcję robienia muzyki masz największą frajdę z niej, nie? Że nie masz żadnego deadline'u, nie masz żadnych, wiesz, ram ograniczających cię konceptualnych, tak jak w przypadku Cloud9, tylko masz zajebistą, kurwa, wolność. To jest najlepsze, stary, nie? Teraz taką zajawę, stary, na robienie muzyki, że szok. Kurwa, już myślałem, że siadę. Czyli te numery, które sobie robisz na bieżąco, to już gdzieś tam planujesz puszczać ludziom, tak jak teraz bardzo dużo osób właśnie, to powiedzmy, działa w ten sposób, tak? Czyli po prostu od numeru do numeru, które puszczają i później gdzieś to składają. Myślę, że tak. Myślę, że do usłyszenia jakiegoś mojego numeru nie będziesz musiał czekać do następnej płyty. Bo też, wiesz, będzie tak, że nagram go i naturalnie będę tak się jarał, że od razu będę chciał go, wiesz, podzielić. Nim podzielić się, wiesz, z ludźmi, nie? A tak w opcji a wcześniej razu... miałem, wiesz, deadline'y i musiałem jakby napieprzać na płytę i, wiesz, jeszcze koncerty, więc nie mogłem zdążyć. A teraz mogę sobie wydać płytę, kiedy chcę, więc myślę, że na pewno jakieś luźne numery no bo też ten, jakby internet i ten
bezpośredni kontakt daje tą możliwość, także nawet nie wiem, patrząc na jednego z twoich ulubionych rapperów, Wiza Khalifę, prawda, i to jak on tak działa. W sensie robi sobie płyty, a między płytami co chwilę wrzuca jakiś, nie wiem, klip z trasy, nowy numer, coś tam. No tak, ale ten wszystkie numery są takie same, Wiza, stary. Takie numery brakowe, to ja mogę, co stary, co dwa dni mogę nagrywać nowy numer, ale czy o to chodzi? Wiesz, myślę, że jakbym nagrywał co trzy dni wrzucał kurwa bragowy numer, znudziłbym się ludziom stary po kurwa miesiącu, nie? To jest... Wiz się nie nudzi, bo też nie jest dla wymagających słuchaczy. Wiz jest kurwa dla gości, którzy lubią sobie zapalić przy kurwa... No widzisz, ja nie palę i co? Ty jesteś ewenementem stary, no, ale wyjątek potwierdza regułę. Bez kitu. To co, mordziu? Co? Jeszcze jeden mecz czy kończymy? No przecież godzinę już nagraliśmy, tak, ile tam mamy na liczniku? Godzina 8, tak mniej więcej. Come on, no i teraz powinno być, wiesz, leży ci telefon, wrzucasz posta na Facebooku, czy chcecie, żeby wywiad dalej trwał, wiesz. Interakcja. No nie, stary, no nie. Ale kim mamy zagrać? Nie, bo godzinę 8 nikt nie będzie tego oglądał, no. Stary, jak ten, jakby to będzie za długie, nie? Nie no, w sumie tak piłkarski wywiad to 90 minut powinien trwać. No, no właśnie, właśnie. A, piłkarski, no to jest godzina 8, to kurwa jest 70 minut. No dobra, to dawaj jeszcze jeden, ja pierdolę. To dodawaj teraz za beki i zagramy kobietami. A można? Dawaj. Są w tej FIFA. Nie grałeś jeszcze? Jeszcze nie. Poczekaj, muszę. Dobra. Tylko bez Niemek i Amerykanek, bo są za ten, zbyt ponad skalą. No dobra, ale jak ty wziąłeś Women's National? Na górę, Women po prostu. A, dobra. Ja wam machnę, jak będą ostatnie 3 minuty. Dobra. Okay. Mam pół godziny na pliki tylko. To nie, to wcale Brazylijki nie są, kurde, dobra, to ja Niemki. No, nawet podobne, dobra. Tak. No to jest dobra beka, że w tej FIFA one są tak samo dobre jak faceci, co nie? Mega szybkie. Tak? Mhm. No pewnie chcieli też jakby... Ale nie da się grać. Ale my ustawiamy stare, tak? Gramy tak jak, wiesz, tak jak jest. Dobra. Co ja chciałem powiedzieć? No nie chcieli pewnie producenci jakby EA Sports, nie chcieli, wiesz, jakby zaniżyć tempa gry specjalnie, bo to by było, to była za muła i nikt by nie chciał nimi grać, nie? No. Dobra, ostatni mecz. Kobiety z Niemiec versus kobiety z Brazylii. To tak, o, pytanie tematyczne nawiązujące do meczu. Kogo uważasz na ten moment za najlepszą raperkę w Polsce i najlepszą na świecie raperkę? To będzie pytania wywołane meczem. Nie wiem, na pewno dwie najlepsze to Wdowa i Adma. Nie wiem, która z nich jest lepsza. Obydwie są zajebiste. Na świecie nigdy nie wczuwałem się w dyskografię ani w ogóle w jakiś konkretny album jednej raperki. Przesłuchałem, ale nie zagłębiałem się na maksa. Ale, nie wiem, Angel Hayes, jeszcze ta... Swoją drogą gra właśnie w tym momencie w Proximie. Co ty gadasz? Faza. No. Snow the Product, ta. W ogóle zanim Azalea, to mówię o Iggy, zanim wiesz, stała się turbosławna, to banglałem ją trochę. No, na tych mixtape'ach ładnie. Tak, no. Tak. Azalea Banks nie jest też taka zła, fajnie śpiewa. I tak, no a, Remy Ma zajebiście rapuje generalnie, no ale... Ale mówiłem ci już, co robię z kompozytorem. Radkują. A Niki celowo nie wspomniałeś, czy pominąłeś? A, no Niki, jak mogę w ogóle zapomnieć o Niki? God damn, no, kurwa, no Niki jest najlepsza. No. Nie wiem, kto by wygrał, Remy Ma czy Niki, ale kurde, myślę, że wygrałby z pozostałymi, jak był naprawdę beef. Kurwa, wyciszałem ten telefon, sorry. Fu. Kurwa, co się stało? Odzwonię później. O! Kurde, gol! Damn! Także tak, myślę, że Niki jest najlepsza. No, a dla ciebie? Wiesz co, też Niki, bo patrząc i na poziom rapowy, i na rozmach, i na to, jak po prostu potrafiła sobie w garść wziąć cały biznes tak naprawdę. I tak.
Najpierw swój narodzi zwrotkę w Monster. Tak, i wykręcić po prostu wizerunkiem takie zamieszanie wokół siebie, po czym zauważysz w ogóle jej przemianę, co nie? W pop gwiazdę, tak. Nie, odwrotną. Chodzi mi o to, że taki pop Starships, co nie, wiesz, lalka Barbie, kolorowe włosy i tak dalej, co zrobiła później? Wróciła, wiesz, czarne włosy, prosta sukienka i co, i najlepsze zwrotki jak na YG na przykład. Tak się nazywa, bo to jest płyta na tym remixie YG. I Pink Print, i tak, i Pink Print najlepsza jej płyta. Tak, ty, ja właśnie to sprawdziłem, bo też, tak jak mówiłem wcześniej, nie zagłębiałem się. Pink Friday chyba, tak, to był jej debiut? Tak. Przesłuchałem, ale nie zagłębiałem się jakoś specjalnie, ale The Pink Print przesłuchałem parę razy i podobało mi się parę numerów. Jest jej najbardziej osobista i taka najbardziej z pazurem, no. Jak się nazywał ten klip, do którego ona miała tę okładkę kontrowersyjną z Malcolmem Anaconda. X? Nie, z Malcolmem X, który stał na przy oknie z Giverem. Wiem, o który... Looking Ass, to... tak, no. Tak. Zajebisty numer w ogóle. Wrzucałem dopiero z tego z biegu. No, ja, mnie najbardziej pozamiatała właśnie tą zwrotką w YG, jak wchodzi, wiesz, tam, gdzie... Tak, że na totalnej olewce, tak, 50 koła, 250 koła. 250 koła za zwrot? Tak. I czy to jest, wiesz... Już nie chcę wierzyć. Czy to problem z nią, czy ludzie są tak głodni? Jest tak nawinięte, no... Uwaga, uwaga, będzie 2-0! Panienki z Niemiec napierdalają ładnie. Yeah! Czyli będzie 3-1 w meczach. Ale no nie można ci tego zabrać, 5-0 wygrałeś, stary. Ale wtedy był ten, największy ogień pytań. Dlatego byłem zamyślony, niech tak będzie. No dobra, mordeczko, dam jakieś pytanie jeszcze. Bo to... Jestem nie wiem, że taka jest pytań, po prostu robię, bo my robimy ten. 90-minutowy wywiad, tak jak mecz trwa 90 minut normalnie, ale zagraliśmy 4 mecze w tym czasie. Ale jak widać, Mateusz już się wyprzykał z pytań. No, trochę wiesz, jednak o ile podzielność uwagi przy samej rozmowie trzyma, to... To na wymyślanie pytań. Ciężko przypomnieć sobie dokładnie wszystkie. No wiadomo, pytania. Wiadomo, wiadomo. A może jak strzelę gola, to może nie! Dobrze. Znaczy czy planujesz może jakiś specjalny koncert związany z mixtape'em The Next Best? Typu zbierasz wszystkich gości, gracie te wspólne numery, taki jeden wielki koncert, bo często przy takich płytach takie opcje gdzieś tam się udaje zorganizować. Wiadomo, że są 26 raperów? No. Come on! No jak byśmy to zrobili? W ogóle po pierwsze, gdzie jest sponsor, a po drugie, jak byśmy to zrobili, stary? To jest niemożliwe, stary. Jakby też w takim składzie... Co ja zrobiłem? Myślę, że w takim składzie, wiesz, 5 osób, stary, na klip byłoby ciężko jednego dnia zebrać, a co dopiero w ogóle, kurwa, wiesz, 25 osób. No. To jest niemożliwe, wiesz, przy całym nakładzie pracy, jaki każdy ma, plus granie koncertów. Ten koncert musiałby się odbyć, być planowany od roku chyba, nie? Albo, nie wiem, być zrobiony we wtorek i być planowany 3 miesiące wcześniej. I tak by każdy nie mógł przyjść, bo zawsze by się coś wysrało, stary. No, to jest niemożliwe do ogarnięcia, nie? Także nie zastanawialiśmy się. Czasami jak wrzucam na Facebooku wiesz, swoje koncerty w tle, to ktoś mówi: ja pierdolę, zajebiście, koncerty The Next Best wszyscy będą, a kiedy Wrocław, kiedy Gdańsk? Ja mówię: stary, jak znajdziesz sponsora, to ja z chęcią sobie pojeżdżę na takie koncerty, nie? Sponsora takiego... I tour managera, kierownika, bardziej nawet kierownika produkcji takiej trasy, bo to wiesz, tour manager to jedna zebrać ich wszystkich, zgrać bookingowo. Nie, no to kosmos to by było, nie? Ale no, byłoby to dobre przedstawienie. A co do takich właśnie combo tras, to jak wspominasz Tour of the Air, bo rzadko takie trasy wyglądają tak, że wsiada parę ekip do busa i rzeczywiście jeżdżą, a nie to jest, wiesz, mamy wspólną trasę, czyli widzimy się co tydzień, prawda? Nie? Fajnie, to nie była moja pierwsza, wow, pierwsza taka trasa, bo jeździliśmy kiedyś, wiesz, z prosto mixtape 600V, z Sokołem, z 600V właśnie, z Hi-Fi Bandą, no nie, z Hi-Fi Bandą. Zajebista faza, no myślę, że jakbyśmy, nie wiem, siedzieli kurde tydzień w jednym busie, to byśmy oszaleli, ale tam parę dni da się wytrzymać takiego zwariowanego
głośnego melanżu, bo tam różne cyrki odchodziły. Wiesz, braliśmy mikrofon stary w tym busie, ktoś zawsze brał mikrofon, albo jakieś freestyle, albo przyśpiewki, albo słynny Johnson, jak Teflon. Także bardzo, bardzo miło wspominam, pozdrawiam wszystkich uczestników. A te trasy mają też wpływ na to, że gdzieś tam te więzi się bardziej naciskają i od razu jakieś pomysły muzyczne się klarują, czy nie, aż tak kreatywnej sfery nie ma? No. W sensie, że wiesz, że jedziecie busem i od razu, nie wiem, dogadujecie wspólny numer. Nie, no myślę, że nie, że kreatywnej sfery to tam nie ma w ogóle, stary. Jest bardziej koleżeńsko-melanżowa sfera. Połączona z, wiesz, z wyczerpaniem i spowodowaną tym wyczerpaniem dobrą beką wyjazdową. Ale nie było tak, że o stary, jesteś zajebistym ziomkiem, nagrajmy numer. Wiesz, my się wszyscy znaliśmy, tak? Tak czy inaczej, więc nie było tak, że o stary, po tej trasie, dobra, nagrywamy całą płytę razem. Nie. No już wiesz, każdy ma swoje zajęcia, nie? To nie, jakby naprawdę mamy dużo do roboty, mimo że ludziom się wydaje, że jak nie chodzisz do pracy, to kurwa masz pizdę czasu, nie. To tak nie jest, stary. Absolutnie. No tak. Ja ci mówiłem zresztą, ty chciałeś, żebym zagrał na twojej tam imprezie za półtora tygodnia w środę, a ja przez następne dwa tygodnie mam tylko, wiesz, wtorek i środę wolno, no licząc tego wyjazdu, tak, bo jadę teraz, ale nie mam w Polsce, później wracam, od razu kręcę dwa dni jakiś klip, kurwa, gol! Nie! Kręcę jakiś klip, później mam studio, później mam właśnie dwa wieczory dla siebie wolne, a później znowu jadę, wiesz, grać koncerty i później cały czas, wiesz, cały czas jest coś. A tak wyjątkowo masz aktywny okres teraz, czy po prostu całościowo trzymasz to tempo, no? Wiesz co, ja cały rok zeszły, wiesz, zapierdalałem oporowo, nie? Zrobiłem Cloud 9 w 3 miesiące, później zrobiłem, wiesz, 5 zwrotek na prosto mixtape, zrobiłem 8 tam czy 9 zwrotek na The Next Best Mixtape i oprócz tego około 30 fitów, stary, zrobiłem, więc to jest masakryczna, stary, ilość. Łącznie jakby to wszystko zebrać, to bym kurwa wystarczył materiału na 3 pełne, stary, LP. Później pojechałem na ten pieprzony urlop, kurwa, który naprawdę był mi zasłużony. Damn! Uwaga! Rożny. Po urlopie znowu stary wir pracy, nie? I to nie tak, że jakby, wiesz, planowałem to, tylko to samo wychodzi, nie? Wiesz, dochodzą nowe koncerty, tutaj jakieś nowe featuringi, nowe pomysły, nowe bity, nowe klipy i nowe wywiady, jak dziś. Cały czas jest coś do roboty. Tylko że ja, wiesz, jakby nie narzekam, już potrafię sobie tak ustalić, dzisiaj nawet z Bimalo gadałem, że trzeba sobie dzień podzielić na pracę, na siłownię i na chillout. Tak, żeby nie zwariować. Coś do ciała, tak, coś do ciała. Kurwa, jebany strzelił. Piąteczka. Żeby nie zwariować. 6 godzin na przykład pracy, 2 godziny siłowni, 8 godzin chilloutu, 8 godzin snu. I tak można, wiesz, codziennie coś robić, nie? Bo jak jest, wiesz, 14 godzin pracy dziennie, tak jak miałem przy Cloud 9, no to stary, jest to bardzo męczące, nie? Z kolei jakby, wiesz, siedzenie na dupie też nie jest też dobre, bo ja nie mógłbym chyba tydzień siedzieć i grać na konsoli, bo w końcu... Tak samo, wiesz, jak na urlopie, nie? Ostatnie dni na tych Karaibach ja, wiesz, byłem w opcji... Fajnie, że wracam, bo jednak kurwa coś bym już, wiesz, jednak porobić. Już nie wiedziałeś, co tam ze sobą zrobić, tak? Wiesz co, jakbym jeszcze poleciał na, nie wiem, na Barbados na przykład, zmienił miejscówkę i poleciał, bo Guadalupe jest stosunkowo małą wyspą, ale jakbym poleciał jeszcze na Barbados, mógłbym, nie wiem, sobie tydzień się jeszcze poczytować, poczytać książkę czy coś, ale później chciałbym już wracać do Warszawy, stary, bo mam zajebiste życie. Ja lubię, stary, rapować. Nie jest tak, że kurwa rapuję, bo muszę. Ja lubię, kurwa, grać koncerty, lubię, stary, nagrywać kawałki. Dlatego, wiesz, fajnie jest, wiesz, pod koniec urlopu myśleć, fajnie jest, znowu do roboty, tylko kurwa wracam i znowu będzie fajnie, nie? Mam fajne życie, kurwa. To jest zajebista w ogóle rzecz, na maksa. Czyli trochę tak jak, nie! Czyli trochę tak jak miałeś ten okres melanżu ciągłego po EDKT, o czym nawiasz. Nie, stary, to się skończyło. Właśnie chciałem powiedzieć, że teraz totalnie przeformatowałeś na takie już poukładane... Tak. Z kalendarzem ciągle, i zapisem. Tak, ja ciągle melanżuję, ciągle piję, ale wiesz, nie palę, kurde, już pół roku... Znowu podałem tobie? Nie, to są moi. Nie palę pół roku fajek.
nie wiem, też mięsa w ogóle od pół roku. Jest fajniej, jest w ogóle lżej, łatwiej mi się zasypia. Troszeczkę mniej piję, stary, chodzę na siłownię, zdrowo się odżywiam i dlatego, wiesz, jestem w zdrowym ciele, zdrowy duch, nie? Jest czas na pracę codziennie czas na pracę, ale też codziennie czas na relaks. No, jakby są takie dni, że wstaję o 8 rano i do 12 jest zapierdol, no ale wtedy na przykład następnego dnia już powiedzmy więcej czasu przeznaczę sobie na chillout. Kurwa, Iwana ma dobrze. Spalony. No bo teraz, stary, jakbyś wygrał, to by było 2-2 w meczach, tak? Mhm. Nie możesz wygrać, nie ma dwa to w ogóle. Poza tym musiałbyś strzelić 2 gole, to się nie stanie. A długo ci zajęło takie przełamanie tego właśnie, tego... Właśnie nawiązując jeszcze do obiecajnika, tak? Stary, z tego w ogóle jak wpadło! Damn! Jak miałeś ten etap, że nie musiałeś chodzić do pracy, po prostu wiesz, siadałeś i nie wiedziałeś, co robiłeś, piłeś się od rana i tak dalej, to długo ci zajęło, żeby jednak wykształcić sobie tą samokontrolę i samoorganizację do takiego trybu życia typu właśnie... Stary, to przyszło, wiesz co, naturalnie przez jakby Jak cały czas tak się katujesz, to mówisz, kurwa, no jakby mam zajebiste życie, a cały czas czujesz się jak gówno. No. W końcu dochodzisz do jakichś wniosków, jak jesteś chociaż trochę rozsądnym człowiekiem, dochodzisz do jakichś wniosków i mówisz jakby, kurwa, no coś trzeba zmienić, żeby po prostu, wiesz, codziennie cieszyć się z tego, co masz, a nie, kurwa, narzekać, że coś cię, kurwa, boli. No. Ale długo mi to zajęło, tak, myślę, że po debiucie, nie wiem, ponad 3 lata. Na siłkę zacząłem chodzić 2 lata temu, więc to był początek 2014. Debiut miałem 3 lata. Bo odkąd zacząłem chodzić na siłkę, to wszystko zaczęło tak się uspokajać bardziej. No tak, to już na zasadzie, że chodzę na siłkę, spędzam tam tyle czasu, to po co to odbijać w drugą stronę? Znaczy nie, to inaczej, bo jakby chodząc na siłkę też piłem, tak? Ale po prostu nie piłem tyle, żeby, wiesz, zdychać na kacu i być w tygodniowym cugu, tak? Tylko jednak piłem tyle, żeby iść te 2-3 razy na siłkę, nie? W tygodniu. Teraz jakby nie miałem czasu nawet, nie? Ale dwa razy w tygodniu jestem. Poza tym, wiesz, jakby też gram koncerty, więc raz czy dwa razy w tygodniu kardio też jest robione. To jest spoko, no naprawdę teraz mogę powiedzieć, że jestem turbo szczęśliwy i mam zajebiste życie. Bo teraz znalazłem taki złoty środek. Tutaj pan kamerzysta nam pokazuje, że mam jeszcze tylko 3 minuty, więc myślę, że ostatni... Doliczony czas gry, 3 minuty. Nie! Pięknie wyszedłem i obroniła to! Dobra, teraz czas na kuterkę. Będzie to pewnie ostatnia akcja w meczu. Nie. Dobra, teraz dawaj kręć mecz, bo tu już wszystkie pytania poleciały. Teraz ważą się losy. A nie boisz się teraz, że jak dojdą... Ty mnie teraz kurwa nie zagaduj! Co ja zrobiłem? Dobra, tego się nie boisz się tego, że jak dojdą ci te zadania z wytwórni, no to już będzie za dużo, jak mówisz, że masz tak napięty... Ale jakie zadania z wytwórni? To, że... tego powiedzmy... To, że... wiesz, CEO czy coś. Ja ci już powiedziałem, CEO jest Wojtek. Ja jestem bardziej w roli gościa, który może doradzić ewentualnie. Ty bardziej wskazujesz drogę, ale... Tak. Ja też jestem jakby pewnie głównym motorem do wynajdywania, wiesz, młodych talentów, ale to jakby dzieje się naturalnie. Także myślę, że nie mam jakiś super turbo... jakieś super turbo ogromnej liczby obowiązków, będąc jednym z gości, którzy mają The Next Best. Tak! To ty czy ja? Chyba Rożny. Ale fajnie, akurat już ostatnia minuta wywiadu, 90 minuta, to byłem ja. Dobra, 2-1, kurwa, gwizdź! Yeah! 3-1 w meczach, bang, dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich widzów Popkillera, pozdro do następnego razu, VNM, elo. A bramka ile wyszło? W bramkach nie wiem, ale na pewno ja miałem więcej.